Kim jest tam? Dzień trzeci. Pewnie znamy termin wszyscy. Słuchaliśmy, słyszeliśmy niepokalane poczęcie. Jeżeli chcemy od samego początku poznawać Maryję, to musimy dotknąć też tego tematu. I co rozumiem z tych słów? Prawdopodobnie nic. Sięgam do Pisma Świętego, szukam dalej, nic nie rozumiem, nic o tym nie ma napisane i jak o tym mówić, jak to przeżywać, jak tym żyć. Ale zobaczmy tak na prosty rozum. Czy czystość może przyjść przez brud? Może, ale już nie będzie wtedy czystością. Bóg zachował Miriam od brudu, by mógł właśnie przyjść w czystości jego syna, w stuprocentowej czystości. Niepokalane poczęcie to oczywiście nie poczęcie dziewicze, jak przy poczęciu Chrystusa, to zachowanie czystości Miriam, której nie brudził grzech pierworodny, której nie brudził żaden grzech. Hiszpański malarz Francisco de Zurbaran na XVII-wiecznym obrazie Niepokalane Poczęcie przedstawił 6 symboli Maryi. Jednym z nich jest zwierciadło, które symbolizuje niepokalane poczęcie. Nawiązuje ten symbol do słów z Księgi Mądrości. Jest odblaskiem wiecznej światłości, zwierciadłem bez skazy. Zwierciadło, lustro. Właśnie to od niej, albo lepiej w niej odbija się moje i twoje życie. Często brudne, poranione, pokaleczone. Lecz w jej czystym zwierciadle wygrywa zawsze światłość. Została niepokalaną, bym mógł się obmyć jej światłością, zanurzyć w jej światłości, którą jest Chrystus. Była otulona tą tajemnicą od samego poczęcia. Żyła piękną miłością, czekając na spełnienie najważniejszej misji w swoim życiu. A jak to życie wyglądało?